Funkcjonariusze z białostockiej delegatury Centralnego Biura Antykorupcyjnego zatrzymali kolejną osobę do sprawy mafii lekowej. Zatrzymany cudzoziemiec to jeden z liderów zorganizowanej grupy przestępczej zajmującej się tak zwanym odwróconym łańcuszkiem dystrybucji leków. Podczas śledztwa ustalono, że leki były skupowane z aptek, następnie trafiały do hurtowni farmaceutycznych, a w konsekwencji były wywożone poza granice naszego kraju. W cały ten proceder zaangażowany był także jeden z niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej. Funkcjonariusze Centralnego Biura Antykorupcyjnego oszacowali, że wartość skupionych leków przekracza 50 milionów złotych. Zatrzymany trafi do prokuratury w Białymstoku, tam usłyszy zarzuty.